O remonty miejskich placów zabaw apelują radni. Place te zazwyczaj są na nieruchomościach zarządu budynków mieszkalnych, ale pojawiła się też wątpliwość, która każe zastanowić się nad finansowaniem takich inwestycji. Czy słuszna? Podczas ostatniej sesji na stare, zużyte, a czasem i zdewastowane urządzenia na dziecięcych placach zabaw upomniał się radny Kamil Lauryn. Place zabaw już jakiś czas temu wspólnie z kolegami radnymi złożyliśmy interpelację w sprawie nieszczęsnych placów zabaw, które wyglądają dramatycznie na niektórych osiedlach. Razem wspólnie z Adamem Ołowniukiem, Markiem Wejchmanem-Zborowskim czy też Zbigniewem Demezerem taką interpelację złożyliśmy i liczyliśmy na to, że samorząd pochyli się nad naszą interpelacją. Oczywiście pochylił się, ale nad jednym placem, jeżeli chodzi o plac Marii Konopnickiej, i tam remont jest. Był, jest i plac zabaw jest piękny. Ale co dalej? Mówiliśmy o placu zabaw na osiedlu drugim. Jeden powstał, ale nie ten. Niestety. I tak możemy mówić. Ulica Emilii Plater. Mieszkańcy prosili o plac zabaw. Niestety nie odpowiedzieliśmy im na ich pytania, na ich prośby, na to, że było bezpiecznie na tym placu zabaw. Mieszkańcy poszli do mediów. I dzisiaj mamy burzę w mediach, że mieszkańcy od dłuższego czasu proszą o interwencję, proszą o naprawę. Niestety, jeżeli nie można normalnie, to trzeba iść i prosić pomocy w mediach. Jeszcze raz zwracam się do panów prezydentów o to, byśmy bacznie się przyglądali naszym placom zabaw, dlatego że te place zabaw naprawdę w niektórych miejscach są już zdegradowane. Mogę powiedzieć tak, 1 maja 17. Proszę się przejechać i zobaczyć, czy plac zabaw nadaje się do użytku dla dzieci. Myślę, że za głowę się państwo złapiecie. Także jeszcze raz proszę, byśmy bacznie się przyglądali temu problemowi. Uderzyli też do zarządców, bo jest ZBM zarządców wielu placów. Porozmawiali, no trzeba coś z tym zrobić. Trudno zaprzeczyć, że osiedlowe podwórka wyposażone w szereg różnego rodzaju urządzeń i konstrukcji sprzyjających aktywności fizycznej najmłodszych są potrzebne, ale faktem też jest, że wiele z nich czasy świetności ma za sobą. Z pewnością wymagają interwencji. Pewną wątpliwość jednak wyraził w tej sprawie radny Tadeusz Czerwiecki. Place zabaw w mieście. Ja mam pytanie, dlaczego mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, którzy pokrywają w 100% koszty wybudowania, konserwowania i wymiany placów zabaw, mają się dokładać do placów zabaw przy wspólnotach mieszkaniowych, bo to chodzi o nie, którzy jakoś nie kwapią się do partycypowania w kosztach tego. A mieszkańcy spółdzielni płacą podatki przecież, z których to ma być sfinansowane. To tylko takie jedno pytanie, bo rozumiem, że plac zabaw przy budynku, w którym mieszkają dzieci, jest potrzebny. Tylko pytanie, kto za niego ma zapłacić. Nieruchomościami, które zdają się być swoistą kością niezgody, są place pozostające w zarządzie miejskiej spółki. Jednak czy wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek finansowania placów zabaw, czy tylko ciąży na nich obowiązek ułożenia na remonty części wspólnych budynków? Edyta Kimmerer-Lange poinformowała, że praktycznie nie zdarza się, by wspólnoty mieszkaniowe finansowały lub współfinansowały z funduszu remontowego takie modernizacje. Ale, jak podkreśliła, istnieje sposób na pozyskanie wsparcia. Identyczne rozwiązanie wskazał włodarz miasta, odpowiadając kilka tygodni temu na interpelację Jacka Juszkiewicza, klubowego kolegi radnego Czerwieckiego. Ten w sierpniu bieżącego roku interpelował do prezydenta miasta w sprawie modernizacji placu zabaw przy Kościuszki 91 A i B. Na jego pismo w tej sprawie włodarz odpowiedział, że w tegorocznym budżecie wprawdzie nie ma środków na tego rodzaju inwestycje, ale do 30 września można składać wnioski w ramach inicjatyw lokalnych. Szkoda wielka, że ta wskazówka nie została dostatecznie mocno rozpowszechniona, bo graniczny termin składania wniosków upływa 30 września.
a wsparcie może sięgnąć nawet 70% wartości inwestycji.